Często pojawia się pytanie, dlaczego samolot rządowy nie mógł wylądować w Smoleńsku. Ludzie twierdzą, że samoloty lądują we mgle i dlaczego w tym przypadku się tak nie stało. W związku z tym pragnąłbym wyjaśnić zasady lądowania samolotów i przedstawić systemy do lądowania, jakimi pilot dysponuje obecnie na różnego rodzaju lotniskach. Systemy do lądowania możemy ogólnie podzielić na systemy precyzyjne i nieprecyzyjne. Systemy precyzyjne różnią się tym od nieprecyzyjnych, że w systemach precyzyjnych pilot ma wskazania zarówno w kierunku, w kursie samolotu, jak i w tak zwanej ścieżce schodzenia, czyli wysokości, w jakiej się zniża i w odległości do punktu przyziemienia, a więc ma zabezpieczone te dwa parametry. W każdym momencie na podstawie tego systemu jest w stanie określić położenie samolotu zarówno w poziomie, jak i w pionie. Analogicznie podejścia nieprecyzyjne posiadają tylko jeden z tych wskaźników, a mianowicie pilot może określić jedynie, w jakim kierunku dolecieć do określonego punktu. Nie ma wskazań ścieżki schodzenia. Nie. To jest główna różnica między podejściem precyzyjnym a podejściem nieprecyzyjnym. Oczywiście, jak się można domyślać, podejścia precyzyjne są dokładniejsze, a co za tym idzie, przy gorszej pogodzie można przy ich użyciu wylądować. Ale same podejścia to nie wszystko, bo lotnisko może być wyposażone chociażby w najlepsze systemy nawigacyjne do lądowania, a to jeszcze nie znaczy, że pilot może przy Bóg wie jakiej pogodzie wylądować. Kolejną różnicą między systemem precyzyjnym, a nieprecyzyjnym jest to, że w podejściu precyzyjnym mamy tak zwaną wysokość decyzji. To jest moment, w którym pilot, jeśli nie widzi ziemi, nie widzi pasa, nie widzi punktu przyziemienia, musi bezwzględnie przerwać zniżanie i przejść na drugie zajście. Natomiast w podejściu nieprecyzyjnym również istnieje taki punkt. Nazywa się on minimalna wysokość zniżania. Jednak w tym punkcie pilot jeszcze nie musi przejść na drugi krąg. Może jeszcze na tej wysokości wykonać lot do punktu, który jest określony na mapie i dopiero w tym punkcie musi, jeśli dalej nie widzi ziemi, przejść na drugi krąg. No różnica tutaj wydaje się niewielka, jednak w praktyce jest kolosalna. Dlatego, że w podejściu precyzyjnym musimy zareagować od razu, ale dzięki temu możemy zejść trochę niżej, więc pogodę możemy mieć trochę gorszą. Natomiast w podejściu nieprecyzyjnym musimy bezwzględnie zatrzymać się na konkretnej wysokości. Nawet jeśli chcemy dalej podlecieć, to nie możemy już się zniżać. I ta wysokość jest zawsze większa niż w podejściu precyzyjnym. Jeśli chodzi o podejścia precyzyjne, to takim najbardziej znanym systemem do podejścia precyzyjnego jest tak zwany system ILS, czyli Instrument Landing System. Jest on najpopularniejszym, używanym praktycznie na większości lotnisk cywilnych systemem do lądowania. System ILS dzieli się na trzy kategorie. Kategoria pierwsza, druga i trzecia. I trzecia kategoria jeszcze dzieli się na trzy podkategorie, czyli A, B i C. I teraz, jeśli ktoś słusznie twierdzi, że samolot może wylądować we mgle, nawet nie widząc pasa, no to musi zdawać sobie sprawę, że jest to możliwe tylko przy systemie lądowania ILS kategorii 3C. Pozostałe wszystkie inne systemy lądowania niestety tego nie umożliwią. W Smoleńsku na lotnisku takiego systemu nie było. W Smoleńsku na lotnisku był system nieprecyzyjny, tak zwany system dwóch radiolatarni, NDB, i dlatego tam piloci wylądować przy takich warunkach atmosferycznych nie mogli. Czym się charakteryzuje ten system, który był w Smoleńsku? Przede wszystkim jest to system bardzo stary. I ten system jeszcze istnieje na lotniskach wojskowych, na lotniskach cywilnych już się od niego odchodzi albo dawno odeszło. Właśnie dlatego, że jest on mało dokładny. Trzeba naprawdę wiele potu włożyć w to, żeby przy bardzo złej pogodzie przy tym systemie wylądować. System składa się z dwóch radiolatarni rozmieszczonych wzdłuż osi pasa, jedna dalej, druga bliżej. To są to radiolatarnie bezkierunkowe. Na pokładzie samolotu znajduje się odbiornik fal, które nadają te radiolatarnie i na podstawie sygnałów pilot może wykonywać lot, znając jedynie kąt kursowy na tą radiolatarnię, czyli wskazówka wskazuje mu, gdzie ta radiolatarnia w stosunku do osi samolotu stoi. W Smoleńsku mieliśmy do czynienia z podejściem według systemu nieprecyzyjnego,
na 2 endeby i tam mieliśmy minimalną wysokość zniżania, tą MDA, określoną na 100 metrów. Oznacza to, że piloci, zakładając, że mieli uprawnienia do takiego lotu, że byli wyszkoleni i byli w ciągłym treningu, że mogli zejść nie niżej niż 100 metrów. Na 100 metrach powinni przejść do lotu prostoliniowego, bez zniżania i kontynuować w kierunku lotniska aż do momentu, kiedy zobaczą pas lub jeśli nie, to odejść na drugi krąg. No, jak wiemy, tego nie zrobiono. System, który znajdował się na lotnisku w Smoleńsku, system nieprecyzyjnego lądowania, jest systemem bezpiecznym i według niego można bezpiecznie wylądować, jednak bezwzględnie trzeba wtedy przestrzegać procedur, jakie dotyczą tego systemu. Trzeba być dobrze wytrenowanym, trzeba ukończyć całe szkolenie, trzeba te nawyki podtrzymywać i wtedy ten system jest bezpieczny.